Cześć, dzień dobry. Cześć, zima trzyma i nie chcę odpuścić. Przez moment była już wiosna, myślałem, że wszystko będzie ok, a tymczasem leje, wieje, pada. Miejmy nadzieję, że będzie ok, to tylko pogoda. A w sumie nawet dobrze się złożyło, bo kurczę, siedzieliśmy w domu, bo znowu kolejny burzliwy tydzień, pełen premier za nami. Jeszcze nam się tutaj dodatkowe wyjazdy, robótki trafiłem. Tydzień zacząłem od tego, co Wam obiecałem, czyli od materiału dosyć ekskluzywnego o Redmi Note 10 Pro. Nie wiem, czy mam go jako jedyny w Polsce, ale szukałem jakiegoś filmu po polsku, nie znalazłem. Także jak coś, to zachęcam, jest podlinkowany. Pomacałem też rozsuwanego Oppo z rozwijanym, zwijanym wyświetlaczem. Też niezły bajer, ale no właśnie, ale to tylko koncept, chociaż dzisiaj się pojawiła plotka, że może się pojawi taki telefon w czerwcu. Nie dokładnie ten, który oglądaliśmy, ale coś podobnego, coś od Oppo, ale może wróćmy na ziemię do tego, co się pokazało w tym tygodniu, co już można pomacać, kupić, wziąć do ręki. Co można wziąć? Można wziąć nowego Vivo, tak? Znalazłeś Vivo jakieś nowe w tym tygodniu? Znalazłem nowe Vivo. To Vivo to jest Y30G. Ono wyskoczyło właściwie dzisiaj. Jest bardzo podobne do modelu Y30. Różni je procesor i różni je troszeczkę większa pamięć. Smartfonik jest stosunkowo prostą konstrukcją. To jest 6,5-calowy z noczem kropelkowym smartfon z Helio P65. W poprzednim był jakiś niższy model Mediateka, nie pamiętam w tej chwili. Z baterijką 5000 mAh. Wyświetlacz w HD+, tylko niestety pracuje. Brak jakichś również wodotrysków przy wyświetlaczu. Pamięć 128 plus 8 giga RAM-u, 6 giga było w wersji podstawowej. Aparaty niestety nędza, taka, że da się zrobić zdjęcie, ale bez eksperymentów fotograficznych. 13 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. I to w zasadzie, a ładowanie 18 watów, tak? No to już do tej 5000 mAh baterii. No fajne jest to, że coraz więcej pamięci kładą nawet do tych, no bo to już nawet jest taki średniak, tak, to jest taki niższy średniak, nie? No kiepska bo konfiguracja poza tym, no, a procesor jest jaki taki. 28 giga. Pamięć jest jaka taka, no właśnie. Ja pamiętam jeszcze 2-3 lata temu, to jak widziałem telefon 128 giga, to mówiłem, o kurczę, na bogato. A teraz patrzcie. Już. Ale słuchaj, 8 giga RAM-u. 8 giga też, RAM-u. No. Właśnie, nie? Pamiętam, jak OnePlusy wchodziły, chyba piątka i jaką miałem pod jaro Orany, 828, ale ma pamięć. Ale to tylko dowodzi tego, jak zasobożerne są obecne aplikacje i ile ewentualnie plików one produkują i my produkujemy, że teraz 128 średniaku to już w zasadzie standard i tak jak już we flagowcu jest, to mówię, o Jezu, mało, a tak 256 to jest taki minimum we flagowcu, szczególnie, że się zrobiła moda na nieużywanie, niestosowanie microSD, więc... No pliki tak, są, słuchaj, coraz większe. Telefony nagrywają coraz większe filmy i przy większym klatkarzu, tak? Trafił nam się w końcu telefon, który 120 fpsów nagrywa, jak ustawić taki normalny film w tym tygodniu. Także te pliki rosną. Podobnie rośnie zapotrzebowanie oprogramowania na pamięć RAM. W związku z tym tej pamięci musi być też coraz więcej. I właściwie chyba trzeba się przyzwyczaić do tego, że teraz to już tak będzie. Że smartfony z niższych półek, te najtańsze smartfony będą w zasadzie służyły jako telefony, dlatego że nie będziemy w stanie skorzystać na nich z jakichś sensownych aplikacji, nie wiem. Takich, z których ludzie korzystają na co dzień, czyli z sieci społecznościowych, tak, z jakichś aplikacji multimedialnych, będzie po prostu trudno ani z tego korzystać. Nawet wersje light oprogramowania mogą nie wystarczyć. No właśnie, zobacz, znowu zaczynamy ludziom mówić, żeby kupowali telefony z wyższej półki, kurczę. Słuchajcie, nie, broń Boże, ja niczego takiego nie sugeruję. Mówimy po prostu o tym, co jest, czyli o historycznym fakcie, że jeżeli chce się mieć smartfona pełnowymiarowego, który obsługuje nowe aplikacje, który umożliwia korzystanie ze smartfona jak ze smartfona w czasach współczesnych, czyli włączona wymiana danych, GPS, nie wiem, cuda na kiju,
które ludzie zazwyczaj mają włączone i ich nie wyłączają, no to po prostu niestety koniecznością stają się coraz lepsze specyfikacje, a co za tym idzie niestety coraz wyższe ceny. Ja to tak, wiesz, znajomym zawsze doradzam. Kup najmocniejszy smartfon, na jaki cię w danym momencie stać. Nie tam, że przyoszczędzisz, nie tam, nie. Kup najmocniejszy, jaki możesz sobie pozwolić. Masz budżet, nie wiem, 2,5 tysiąca, kup telefon za 2,499, jak najmocniejszy, o jak najlepszym procesorze, jak największej pamięci, jak najbardziej wypasionych aparatach i tak dalej, bo on po prostu zestarzeje się wolniej niż telefon, albo zaoszczędziłem, kupiłem telefon za 700 zł, on też przecież działa. No tak, tylko że ten flagowiec, powiedzmy od, czy tam mocny średniak, no już nawet od 2,5 wzwyż, od 3000, no jest szansa, że on po roku, po półtorej roku będzie jeszcze w miarę przyzwoicie chodził, bo nawet w tej chwili jeszcze te najmocniejsze flagowce dwuletnie mają rację bytu i spisują się dobrze. A taki jest telefon jeszcze budżetowy, no roki i on jest, no tak, nie chcę to mówić, prawda. Ale no wiecie jak jest, to albo jest dobra, jeszcze albo jedna. Jest jeszcze jedna polityka dla tych, którzy rzeczywiście są oszczędni i nie mają zbyt wiele pieniędzy do wydania. Słuchajcie, warto zainteresować się dawnymi flagowcami. Nawet jeżeli nie korzystacie non-stop z sieci społecznościowych, jeżeli nie potrzebujecie non-stop GPS-a włączonego, nawigacji, która stale wszystkich tych, tego oprogramowania, które was śledzi, mówi wam, gdzie pobiegliście, ile, jak. Jeżeli korzystacie ze smartfona troszeczkę oszczędnie, wyłączając dane, nie będąc przez cały czas online, bo to teraz ludzie muszą być przez cały czas online, to zainteresujcie się wcześniejszymi flagowcami, tak, których cena spadła, które oferują jako urządzenie multimedialne bardzo fajne możliwości nadal. Nie zainstalujecie na nich najnowszego Androida, najnowszych wersji oprogramowania, ale będą to urządzenia, które dadzą wam radość, bo one będą miały lepsze aparaty fotograficzne od tego, co dostaniecie. W zasadzie wszystko będą miały lepsze. Dokładnie. Bo dlatego ja może nie chcę tu uogólniać, ale zauważyłem taką tendencję, że na przykład nawet te telefony z najwyższej półki oferują przeważnie lepszą jakość dźwięku połączeń i lepszy zasięg. One lepiej, wiecie, jak często no w ramach testów jadę z telefonem w takie różne kłopotliwe miejsca, gdzie wiem, że zasięg jest nędzny danej sieci. Jadę sobie tutaj, jadę sobie tam i patrzę, który telefon jak się zachowuje. I generalnie, oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale generalnie jest tak, że te telefony najdroższe jednak pokazują w danym miejscu najwięcej kresek i z nich najszybciej uzyskujemy połączenie i ono jest najlepszej jakości. Podkreślam, to jest powiedzmy taki trend, taka obserwacja, natomiast no nie jest to zasada taka bezwzględna, tak? Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, natomiast macie największe szanse, że tak powiem, że kupicie telefon bez pudła, wybierając flagowiec, nawet ubiegłoroczny, on nie będzie najmodniejszy, niech to będzie nawet flagowiec sprzed 2 lat, ale taki, który wówczas był absolutnym topem. No. Dlatego właśnie, żebyście nas dobrze zrozumieli. Jeżeli chcecie korzystać ze smartfona w pełni, tak jak dzisiaj się korzysta, czyli nie zastanawiać się, co macie włączone, co chodzi w tle, co was śledzi, co nie śledzi, co wam pozwala komunikować się ze wszystkimi w każdym momencie, to musicie być przygotowani na wydawanie coraz większych pieniędzy niestety. Natomiast jeżeli korzystacie ze smartfona, jakby to nazwać, oszczędnie, rozsądnie, chcecie od niego tego, co oferuje samo urządzenie, mniej opcji komunikacyjnych, mniej opcji z nowym oprogramowaniem, sieciami społecznościowymi i tak dalej, wtedy zastanówcie się nad zakupem starszych smartfonów. Ja jestem w stanie w tej chwili wyciągnąć nadal Xperia Z2 i robić nią zdjęcia, naprawdę. No, na przykład. Xperia Z2 to jest smartfon przedpotopowy. Niemniej był flagowcem. Ale jest. I on nadal robi genialne zdjęcia, nadal można korzystać ze stacjonarnego oprogramowania na nim bez problemu, nadal odtwarza multimedia, działa po prostu genialnie. Dokładnie, to jest to, że właśnie ja też mam takie telefony, nazwijmy to rezerwowe w szufladzie, na wypadek gdyby, nie wiem, brakło mi testówek, gdyby mi się coś zepsuło i tak dalej. Mam telefon taki i to jest stary flagowiec. Ja go włączę i on chodzi dzisiaj i nie zirytuje mnie, nie będę chciał nim rzucić o ziemię. Natomiast nie wiem, jakby było, gdybyście kupili sobie nowego HTC Whitefire E3. To jest telefon, który pojawił się w Rosji. On już w styczniu, były o nim plotki, bo on się chyba w Google Play Console pojawił.
W każdym razie jest to telefon, powiem szczerze, no, przy całej mojej sympatii do HTC, nie wiem po co oni go w ogóle dopuścili, bo jest to telefon, który w żaden sposób, absolutnie w żaden sposób nie porywa, bo nie ma w nim niczego, co chciałoby się na przykład bardzo pochwalić, że to jest super fajne i tak dalej. Nie, to jest to, po prostu na dzisiaj minimum. To jest budżetowa, minimalistyczna konstrukcja. No niestety z przykrością stwierdzam, że nie udało mi się, bo ja go wczoraj dodawałem do tekstów, do newsów, nie udało mi się znaleźć jego ceny. Jest link do sklepu rosyjskiego, no ale tam ceny jeszcze nie ma. Ja w tej chwili patrzę, czy ta cena się nie pojawiła, no bo to by ułatwiło mówienie o tym telefonie. Słuchajcie, telefon, no cóż, MediaTek Helio P22, 4 giga RAM-u, 64 albo 128, wracamy do tego tematu, pamięci na dane, ale ekran 6,5 cala IPS z kropelkowym noczem, HD+, tylko, aparat do selfie może być, 13 mega, nie jest źle. Z tyłu mamy jednak znowuż 13 mega główny aparat i dwie dwójeczki oczywiście do makro, do rozmywania dła i 8-megowy aparat szerokokątny. Czytnik linii papilarny klasyczny, bateria 4000 mAh, ładowanie 10 W. No właśnie, no nic rewelacyjnego, przyznacie. Ja teraz spróbuję kliknąć w cenę w rosyjskim sklepie, może już dzisiaj Wam powiem i wtedy byśmy mieli, że tak powiem, komplet informacji. Niestety smartfona nie jeszcze w sklepie, więc nie powiem. Na Yandexie możesz ewentualnie zobaczyć, na Yandexie mógł się pojawić, o tej chwili niestety nie jestem w stanie na Yandexowej. Dobra, ja to ja próbuję jeszcze... Od siebie. A ja powiem o kolejnej górze, która urodziła mysz, bo ta mysz HTC to jest rzeczywiście mysz. Jest kolejna góra, która urodziła mysz, mianowicie Motorola. Motorola co prawda w Indiach, ale u nas Adaś też twierdzi, że to powinna może być u nas. Moto G10 Power ze Snapdragonem 460, no troszeczkę lepszy Snapdragon, umówmy się, 6,5-calowy smartfonik z wyświetlaczem HD+, z bateryjką fajną, to rzeczywiście warto tutaj zwrócić uwagę, że jest 6000 mAh. Natomiast pamięci też 64+4, także nic genialnego. Aparaty troszeczkę lepsze niż w tym HTC, bo 48 z tyłu plus 8 szerokokątna plus 2 dwójki. No i z przodu 8 megapikseli. I też w zasadzie nie bardzo jest o czym mówić. A, jest jeszcze jedno, też dosyć zadziwiająca rzecz, ładowanie 15-watowe, a ładowarka 20-watowa. No, żeby także jest to ładować coś innego, nie? Jakiś trend po prostu ostatnio, że niektórzy producenci nie dodają ładowarek, inni producenci dodają ładowarki nawet większe niż potrzeba. Ja tu Motorola bym bardzo pochwalił za to, bo... Nie, no ja też. Nie wiem, powerbanka, który się ładuje szybciej, możemy sobie go naładować szybciej i tak dalej, a nie musimy się troszczyć o tą ładowarkę, ją dostajemy w komplecie. Ja jeszcze tylko dodam, że ta Motorola z takich fajnych rzeczy to ma takie... pofalowane plecki. Oczywiście plecki są z tworzywa, ale ładnie to wygląda, szczególnie w takiej perłowej wersji. Tak, żeby coś dobrego o tym telefonie powiedzieć. Jest rzeczywiście taki błękitny, wyróżnia się. Jest to dosyć ładne. Natomiast są co, ale to no wydaje mi się, że to już wcześniej było w którymś właśnie z modeli G10, że to się pojawiło. Tak, no ja nie mówię, że to jest nowość, tylko mówię, że to jest ładne, bo próbuję jakieś zawsze pozytywów w telefonie szukać, nawet jak on jest taki sobie. Na pewno jest charakterystyczne, podobnie jak i układ kamery, który dla Motorola nie jest standardowy. Nie jest typowy. Znaczy układ aparatów tylnych. Tak. Ustawienie, tak. Który też jest specyficzny, dosyć łatwo. Ustawienie dosyć typowe, bo no, prostokątna ramka i dwa rządki. Tak, ja mówię, że dla Motorola nie jest to typowe. Tak. Natomiast Motorola zwykle albo robiła kwadracik, albo to dawała gdzieś tam na środku. No, widocznie takim wyszło może. W każdym razie... Podejrzewam, że się zgodzisz ze mną, że to chyba propozycja nieco lepsza, nie duża, ale jednak trochę lepsza. Nie dużo, wiesz, nie wiadomo ile ten HTC, bo nie znalazłem niestety ceny, nie wiadomo ile ten HTC kosztuje, ale nie sądzę, żeby był dużo tańszy niż ta motka. Ja też nie sądzę. Bo, nie wiem, powiedziałeś o cenie, bo nie wynotowałem tego. Motorola nie. Nie, no dobra, to ja mówię, słuchajcie, przeliczając z rupii, czyli do tego trzeba jeszcze dorzucić podatek, ale bezpośrednio licząc to jest 530 zł. Czyli u nas by mogło być koło 699. No i nadal nie wiem, czy ja bym za tyle ten telefon chciał kupić, no ale dobra, ta bateria powiedzmy, że do mnie w jakiś tam sposób przemawia. Tak, jeżeli to jest pojemność odpowiadająca temu, co on oferuje na co dzień, to byłoby bardzo fajnie. Tym bardziej, że taka sama bateria, słuchaj, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę,
jest w Asusach najnowszych, gamingowych, w ROG Phone 5. Tych, co mają wszystko i wszystkiego, pewno. No tak, tak. Asus pokazał rogi. I tam też jest 6 tysięcy mil... Słuchaj, jak na najniższej półce, ja nie wiem, co ten Asus sobie wyobraża. Najniższa półka Motorola 6000 mAh bateria, gamingowy smartfon Asusa 6000 mAh bateria. Kto to słyszą? Gorzej, powiem ci gorzej. Najtańsza wersja tego właśnie gamingowego Asusa ma pamięć 8 plus 128, jak ten średniak Vivo, tani średniak. Tak, 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 a, tak. No. To jest skandal, to jest po prostu skandal. No to jest, nie, jak oni mogli w ogóle takie coś, śmiech na sali. Z drugiej strony telefony są dosyć fajne, bo się wyróżniają, ale kurczę, gamingowy telefon musi się wyróżniać. Są trzy wersje, powiedzmy może od samego początku, tak? Tak. Ale... każda z tych wersji jest oparta na Snapdragonie 888, czyli no, w zasadzie najnowszy flagowiec nadal w Qualcomma. I każda z tych wersji również ma tą nędzną baterię 6000 mAh. Dla gracza, co to jest 6000 mAh? Nie, no faktycznie przy tym wypasie to ta bateria poleci dosyć szybko, bo właśnie procesorem to jest jakby oczywista oczywistość tutaj, że to musiał być ten Snap, ale ekrany tu są, kurczę, wyczesane i tak. Taka mała dygresja, taki fajny, no nie wiem czy fajny, mnie akurat w miarę się podoba szablon smartfonu gamingowego. Ekran bez notcha, bez żadnych dziurek, bez tego, prosta ramka, nieduża, ale no, taka tradycyjna, powiedzmy, forma ramki. No i te ekrany są mocne. I w zeszłym tygodniu mieliśmy takie nubie, podobne trochę, o podobnym sznycie, no ale tutaj Asus jeszcze podbił poprzeczkę, chociaż nie. Ale no powiedzmy, że jest dobrze, bo jest bardzo wysokie odświeżanie, 144 Hz. Dotyk jest odświeżany z częstotliwością 300 MHz. I 300 Hz, Boże, co ja gadam. I mamy szkło Corning Gorilla Glass Victus, czyli to najmocniejsze, a maksymalna topowa, taka pikowa jasność ekranu to 1200 nitów, a sam ekran ma 6,78 cala, no i oczywiście Full HD. No nie dali wyższej rozdzielczości, bo pewnie, no chyba nie wiem, czy gracze oczekują aż takiej rozdzielczości, chyba właśnie bardziej oczekują szybkiego odświeżania. No, nie jestem graczem, więc nie wiem. Oczywiście. Asus postawił na wydajność po prostu. Tak. No oczywiście telefony mają tam te dodatkowe manipulatory dla graczy, wiadomo. No i wyświetlaczek z tyłu charakterystyczny tej chwili. Tak, właśnie ten wyświetlaczek różni te wersje tak naprawdę, bo poza tym wyświetlaczykiem to one się różnią chyba tylko pamięciami. To znaczy różnią się pamięcią, różnią się designem tak naprawdę obudów, dlatego no że tam jest różna kolorystyka, różne wzory. Ale jakby ten design no, w dużej mierze też determinuje ten ekranik, bo o ile wersja bazowa to ma po prostu światełka LED jako bajerek, o tyle wersje Pro i Ultimate mają już takie dodatkowe wyświetlaczyki na pleckach, które chociażby pokazują powiadomienia. No, dosyć pomysłowa rzecz według mnie, to się nazywa ROG Vision i tam różne animacje oczywiście dla bajeru mogą się pokazywać. Nie zaskoczyło to, że według komunikatu prasowego model Ultimate ma ekran monochromatyczny, natomiast model Pro, czyli teoretycznie niższy, ma ekran kolorowy. Dziwne. Tak, tak, ja też to widziałem, przy czym te ekrany to są ekrany kropkowe, one są, to nie jest ani wysoka rozdzielczość, nie? Od bajer po prostu, tak? Bajerek, on w zasadzie głównie chyba po prostu służy do tego, żeby był, no. Jest w stanie pokazywać różne przydatne rzeczy oczywiście jak najbardziej, natomiast... Nie taki, no nie, ten nieregularny kształt, to też jest jakby taka cecha charakterystyczna, tak. To fajny wyróżnik. Nie wiem, czy pan mówiłeś, ładowanie 65 W przy tej baterii 6000, ono jest kompatybilne z wieloma standardami ładowania, bo i Quick Charge, i Power Delivery. LPDDR, piątki, UFS 3.1, pamięć masowa. O jasnościach Adam w zasadzie mówił, ekrany są po prostu dobre, przynajmniej powinny być dobre według tego, co jest na papierze. Producenta, bo niestety Asus nas jakby trochę o nas zapomniał i znowu nie dostaliśmy sampli testowych, więc jeszcze nic nie pamiętam, nikt nie możemy tak konkretnie powiedzieć, ale jeszcze wspomnę, że no, kolejna cecha charakterystyczna gamingowych telefonów tutaj też występuje, rozbudowany układ chłodzenia, ale na przykład w odróżnieniu od Nubik, o których gadaliśmy tydzień temu,
to ten układ chłodzenia no nie ma obiegu wymuszonego wentylatorkiem, czyli raczej jest to odprowadzanie po prostu pasywne, nadal oczywiście też bardzo zaawansowane. No i oczywiście jeszcze do tego firma oferuje taką nasadkę chłodzącą właśnie już z obiegiem powietrza wymuszonym. I kolejna taka też cecha, wydaje mi się, telefonu gamingowego, to niekoniecznie jakiś rewelacyjny aparat fotograficzny. Tu aparaty są po prostu przyzwoite, niezłe, wstydu oczywiście nie ma. Natomiast no, nie jest to flagowy aparat, bo mamy 64 główną matrycę, 13 mega szerokokątną i 5 mega do makro, z przodu do selfie 24 mega. No i nadal jeszcze kolejna cecha też telefonu gamingowego szanującego się, porządne głośniki stereo. No i słuchajcie, ten Asus ma jeszcze mini jacka, za co myślę, że bardzo można rogi Asusa pochwalić. Bardzo mi się podoba. Mnie jest trochę smutno, że nie ma jednak obsługi kart pamięci w żadnym z tych modeli. No, z jednej strony rozumiem, że karta pamięci używana na przykład jako pamięć masowa telefonu, skonfigurowana jako pamięć masowa, no, ale może budzić pewne sprzeciwy graczy, że ojej, ale przecież nie działa tak jak powinno, bo jest za wolno, ale z drugiej strony również gracze potrzebują miejsca na własne pliki. Jak tą całą pamięć wewnętrzną się zawali oprogramowaniem grami, no to potrzebuje się jeszcze na zdjęcia, na różne inne rzeczy, więc właśnie fajnie by było. Zdjęcia, muzyka, filmy nie potrzebują szybkiej pamięci. Po prostu microSD, bo przynajmniej ja tak używam karty, jest takim magazynem na pierdółki, których po prostu nie... którym jakby, z których chcę oczyścić pamięć tą właściwą telefonu, której w nadmiarze nie ma, i po prostu taki no, podręczny dysk, na który coś tam mogę przerzucić, i żeby zachować jak najwięcej miejsca w tej szybkiej pamięci telefonu. A wiesz co, skoro już o pamięciach mowa, to może tak szybciej... Podstawka ma 128/256 flesza, 8, 12 albo 16 giga RAMu. Mhm. Ta wersja o oczko wyższa, czyli wersja Pro, występuje przynajmniej do tej pory tylko w jednej konfiguracji, 512 flesza plus 16 RAMu. No i ten największy full wypas ma również 512 flesza, ale 18 giga pamięci RAM, i to jest zawsze ewenement w tej chwili. No to jest po prostu... Na skalę branży. Ile wasz komputer ma RAMu? Bo mój tyle nie ma. Nie, mój też tyle nie ma. No właśnie, ale ceny tak szybciutko, bo żeby, wiesz co, tych cen jest za dużo. Generalnie najtańszy podstawka wychodzi 800 euro, czyli 3660 na nasze. Ten najbardziej wyczesany, wypasiony to jest 5950, 1300 euro. Czyli mamy dosyć spory rozrzut cenowy, no ale też spory rozrzut jakby pamięciowy, no bo ta podstawka 8x128 to już tak trochę, no jak dla mnie, wstyd, żeby w ogóle w gamingowym telefonie taką pamięć pakować, jak mają średniaki. A już to ten. Mi się zdaje, że nawet ta najsłabsza wersja w sensownej, nie, no sensownej konfiguracji pamięci sprawi wam radochę, tak? Tak, no i to nie jest jakiś dramatycznie drogi telefon, no bo 3600, no tani też nie jest. To znaczy, tani też nie jest, ja broń Boże, i namawiam wszystkich. Ja mówiłem do graczy tak naprawdę, że jeżeli ktoś potrzebuje mieć strasznie smartfona gamingowego, strasznie. To tutaj z tej podstawki powinien być w miarę zadowolony, z tym, że mówię, w sensownej konfiguracji pamięci takiej, jaka no, odpowiada waszym potrzebom po prostu, a nie... Ja bym się naprawdę mocno zastanowił, czy lepiej sobie lubię sprowadzić. No ale to jest moje osobiste zdanie. To znaczy trudno jest mówić, dlatego że tak naprawdę nie znamy... No właśnie, nie mieliśmy tego w ręku. No akurat poprzednio lubię miałem... Telefonów praktycznie. Wiem, jak działają, wiem, co sobą reprezentują. Roga, powiem szczerze, miałem tylko na targach w ręku, tak testowo przez paręnaście minut, więc kurczę, no wolałbym się tak jakoś kategorycznie wypowiadać, ale no patrzę, wyposażenie a cena, tak? Na sucho oceniając po specyfikacjach, bo tylko tak w tej chwili mam prawo to zrobić. Znaczy ja mówię, z nubiami jestem nadal ostrożny, lubię markę, dlatego że ten, ale nadal mam z tyłu głowy, że to jest po prostu ZTE, tak? Tak, i tam niektóre modele, pamiętam, że troszeczkę miały jakieś tam softowe problemy, ale na przykład ten ostatni chodził świetnie. Mówię, no nie wiem, jak się te Asusy sprawują, ale no zakładam, że tak szanujący się producent raczej nie dopuszcza w topy żadnego oprogramowania. Ja mam nadzieję. Nie, natomiast umówmy się, że ceny są potworne, ale też zwykły użytkownik nie kupuje smartfona gamingowego. Wyposażony.
Dobra, wiesz co, może przejedźmy kawałek dalej, bo... Przejdźmy kawałek dalej, przejdźmy do tej fali Oppo, która się znowu może, wylała wiesz co, w tym tygodniu. Może wejdźmy jeszcze Xiaomi, a Oppo zostawmy na koniec, bo już zostanie nam tylko Oppo. To tylko w zasadzie, wiecie co, tak kronikarsko troszeczkę. Xiaomi Mi 10S, telefon, który no, według tych informacji, jakie są na teraz, nie przekroczy granic Chin, on jest tylko na Chiny. To jest wersja rozwojowa, można powiedzieć, Xiaomi Mi 10 z ubiegłego roku. Natomiast się trochę różni. Różni się wyglądem, różni się procesorem, bo ma Snapdragona 870 zamiast 865 i ma szybsze ładowanie, chociaż tu akurat ta zmiana to jest taka, że śmiech na sali, kosmetyczna w zasadzie, wynikająca chyba ze zmiany procesora. Po prostu przyspieszyło z 30 do 33 W. A to przy baterii niecałe 5000 mAh, tam 4780 podaje. Tak, no ale to już jest takie jak w dziesiątce, OLEDowy ekran, 6,67 cala Full HD, 90 Hz, z tyłu aparat 108 mega, szerokokątny 13,2 dwójeczki, czyli to już wszystko było. No i tak jak mówię, telefon na Chiny niestety, ceny zależnie od pamięci, bo mamy tiery 8128, 8256, 12256, są od 1950 do 2250, przeliczając na żywca z juanów. Myślę, że na złotówki to już z VAT-em nie macie co liczyć, bo chyba, że sobie będziecie chcieli sprowadzić z Chin, ale to wtedy uważajcie na SOP, tak? Bo on może nie być w globalu. No tak. Przy czym ja nie polecam sprowadzania, dlatego że już widzę, że ma wyblokowane częstotliwości no, w sieciach LTE. Wyblokowane ma chyba softowo, nie? Natomiast właśnie... Tak. Może się okazać, że Google też nie będzie miał, jak to jest na rynek chiński, no czort ich tam wie. A i tak pewnie na koniec celnicy wam go zatrzymają na cle, jak wam dosolą cło, VAT, to już bez sensu. Tak samo bez sensu by był chyba zakup nowego Mate'a, ale o nim już mówiliśmy, nowy wariant Huawei'a, Mate się pojawił, ale on jest też tylko i wyłącznie na Chiny. Oczywiście nie ma Google'a z przyczyn ogólnie znanych niestety. I w zasadzie no tyle. Myśmy o tym telefonie już mówili, ale... Mamy podstawkę, zmiany są niewielkie w zasadzie, jeżeli komuś zależy na zakupie Mate'a, może zakupić nie, w Polsce to, po prostu. To sobie tak kupcie w Polsce, szczególnie, że tam Huawei podejrzewam jakieś cały czas promocje sadzi, no bo telefony bez Google'a sprzedają się gorzej niż te z Google'em niestety. Więc skoro taką przerwę zrobiliśmy jeszcze przed Oppo, to ja zrobię jeszcze jedną przerwę, jak mamy na Oppo kończyć, jak sobie zażyczyłeś. Tak. Z OnePlusami ja dodałem w tym tygodniu przedpremierowo do katalogu. O! Zerwało. To oczywiście specyfikacje wstępne i nieoficjalne. Specyfikacja jest znacznie bardziej pewna w przypadku modelu Pro, bo mam po prostu znacznie więcej informacji pewnych. Natomiast globalnie, w różnych miejscach, gdzie certyfikuje się smartfony, gdzie bywają przecieki różne, jest tak, że tymi specyfikacjami, które znalazłem, byłbym w stanie obdzielić 4 wersje modelu, a nie 2. Chodzą słuchy o wersji Lite. Nie wiem, czy będzie jakaś wersja 9 Pro Plus. Nie wiem, bo mówię, to nawet nie jest plotka, tylko od taka sugestia. Po prostu jest bardzo dużo specyfikacji w miejscach pewnych, niepewnych specyfikacji, bo to są specyfikacje poszczególnych interfejsów na przykład. Natomiast tych numerków jakby, które sugerują, że jest to model 9, OnePlus 9, jest znacznie więcej. Ja nie wiem, czy dostałeś te lody. Dostałeś lody? Tak. No. Na całym świecie dostali dziennikarze kosmiczne lody od OnePlusa w takim opakowaniu, jak dwa opakowania do smartfona, ładnym, czerwonym. Nie, no kosmiczne, one są iofilizowane, nie trzeba ich mrozić, nie trzeba niczego z nimi robić. Takie fajne. Przysłali w każdym razie, zapowiadają, że sample odpakować. Będą. Przepraszam? Nie miałem jeszcze odwagi odpakować, także no cóż, nie wiem, czy sample będą, bo jakoś tak przestałem liczyć, natomiast... To znaczy ja rozmawiałem o samplach, w związku z tym wiem, że jeżeli będą, to dostaniemy po prostu. No, nie wiem, może to lody po to, żeby nam ochłodzić, że tak powiem... zapał, oczekiwania, jakie mamy wobec tych telefonów, ale no to będzie... Emocje, żeby uspokoić emocje. No to będzie typowy OnePlus, tak? Czyli będzie dosyć fajna specyfikacja, podejrzewam i mam nadzieję, że dobra cena.
To znaczy, tutaj powiem szczerze, że OnePlus przez pewien czas jakby się uspokoił, to trochę się pogubili. Najpierw się pogubili, a teraz cisza, spokój, może przed burzą. No? Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o model Pro, to naprawdę wydaje się całkiem mocna konfiguracja, nawet z tych rzeczy, które są już dla mnie pewne przynajmniej. Wydaje się jakby, że wracają na właściwe tory, kwestia jeszcze cen, tak, oczywiście, która raczej nie będzie niska. Natomiast smartfon może być ciekawy, przynajmniej jeżeli chodzi o wersję Pro. Tak, ale wiesz co, myślę, że o nich to będziemy tutaj opowiadać, jak już będą, albo chociaż będziemy je mieli w łapach. Nie będziemy mówili o specyfikacjach, podobnie jak nie, możecie sobie zajrzeć oczywiście do katalogu, Adam podlinkuje pewnie kartę, no, w związku z tym będzie można do specyfikacji zajrzeć. Nie będziemy również mówili o specyfikacjach modeli Oppo A74. Mają być dwa, Oppo A74 4G i 5G. To są też specyfikacje wstępne, też są w zasadzie niemal pewne. Łącznie z wymiarami mam, także... Tak, są bardzo dokładne, fakt. Są bardzo dokładne i są chyba nawet filmowe zdjęcia już tych telefonów, także no... Natomiast powiemy o modelu A94, tak, który jest już oficjalnie. Tak, ten już jest oficjalnie. Myśmy w sumie chyba już też o nim przez chwilę mówili, bo był w zapowiedziach. Ma Mediateka Helio P95. Ekran stosunkowo nieduży, 6,43 cala, ale Full HD i jest to AMOLED. Znowu mamy pamięć 8+128. Bateria stosunkowo nieduża, bo 4,310, ale z ładowaniem 33-watowym. Aparat do selfie 32 mega, tylny aparat, główna matryca 48. No i tu mam problem, bo nie doszukałem się na stronie producenta informacji o pozostałych dwóch aparatach. Ty znalazłeś? To znaczy jest 48, 8 i 2 dwójki, z przodu jest 30. Tak jak przewidywałem, no to było, że tak powiem, przewidywalne. I bardzo prawdopodobne. No cóż, no poprawny średniak, tak? I chyba to jest, znowu nie jest to genialna konfiguracja. Bateria trochę mało zachwyca bateria. Pamięć, jak widzicie, znowu jak na tę półkę 128 plus 8 GB. AMOLEDzik. No, nowy standard się nam po prostu powoli pokazuje. No dobrze, no, ja nie narzekam, byleby tylko ceny nie galopowały jak w tym tygodniu. Dobra, zostawmy tego 94, bo jeszcze pewnie będziemy mogli o nim opowiedzieć, gdyby przypadkiem dotarł do nas, do dystrybucji w Polsce, bo jeszcze wyskoczyły w Indiach Oppo F19 Pro i F19 Pro Plus. Co prawda myśmy o nich już mówiliśmy, to tylko szybciutko ceny, bo tego żeśmy na pewno nie mówili, no bo nie było... Nie, cen nie było. Słuchajcie, więc są znowu trzy wersje pamięci. W zasadzie, no tak, dobrze mówię, trzy wersje. 8128 model Pro, 1136. 8256, 1240 i model Pro z plusem 1373 zł. No i tak naprawdę no ten z plusem się stosunkowo niewiele różni od Pro. Natomiast jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Oppo pokazało też swoją opaskę. Oppo Smart Band Style się nazywa i kosztuje w przeliczeniu tylko 148 zł. A w sumie potrafi całkiem sporo, bo ma i AMOLEDowy wyświetlaczyk, i 12 dni działania na baterii, i pulsoksymetr budowany, no i jest oczywiście wodoszczelna, czyli taki, powiedzmy, konkurent tej najpopularniejszej opaski świata. Nie wiem, czy Oppo się zdecyduje wprowadzić ją do nas, aczkolwiek ja nie widzę przeciwwskazań, mogliby to zrobić. I zostaje nam na koniec seria Find X3, seria, której trzy modele będziemy mogli prawdopodobnie, znaczy na pewno nabyć w Europie, bo one już są na stronach europejskich Oppo. Są na przykład w Niemczech, już są w Wielkiej Brytanii. Byłem, widziałem, w związku z tym wiem. Tak, nie, no Polsce, są właśnie między innymi z rynku brytyjskiego mamy ceny. Tak. W Polsce nie mówię dlatego, że nie wiem po prostu. Nie, wiem. Wiem i mogę powiedzieć, że w Polsce ich nie będzie. No ale wiesz, do Polski wszedł Amazon w tej chwili, wszystko wszędzie. Bo zajadę. No pewnie, że sobie można... Taki żarcik. Suchy. W każdym razie, tak jak Adam napisał w newsie, najfajniejszym modelem z tego wszystkiego jest oczywiście Find X3 Pro. No i to jest model, który się pojawi na całym, przepraszam, poza Polską.
ale na całym świecie globalnie się pojawi na większości rynków. I to jest model z Snapdragonem 888, z bateryjką niestety tylko 4,5 tysiąca mAh, ale z bardzo szybkim ładowaniem, bo 65-watowym, kompatybilnym wstecz, oczywiście z różnymi innymi ładowaniami, z ładowaniem bezprzewodowym, co na pewno bardzo wielu użytkowników ucieszy, z AMOLEDem 6,7 cala pracującym w rozdzielczości, no 4K w zasadzie już, i z Corning Gorilla Glass 5 na ekranie i z odświeżaniem 120 Hz. O rany, po prostu full wypas. Pamięci 256 flash, RAM 8 plus 12. Bieda, oj bieda, powiem szczerze. Dwa aparaty fotograficzne po 50 megapikseli w matryce. One są troszeczkę różne, bo ten pierwszy jest standardowy szeroki, drugi jest ultra szerokokątny. Mają różne przysłony, dlatego że pierwszy ma 1,8, drugi ma 2,2. Mają różne oczywiście ekwiwalenty ogniskowe, no bo do różnych rzeczy jednak no, wszystko służą. 13 megapikseli aparacik z obiektywem tele, z powiększeniem pięciokrotnym hybrydowym, dwudziestokrotnym cyfrowym. Piątka do tego jeszcze do makro dochodzi. Co prawda uparcie Oppo podaje, że to są 3 megapiksele, ale to nie są 3 megapiksele. Znaczy bardzo możliwe, że ona jest, że ten aparat jest ustawiony na 3 megapiksele, ale to jest 5-megapikselowa matryca. To jest matryca 5 megapikseli. Wiem, z czego może to wynikać, bo tam jest, no tam jest specyficzny obiektyw, oni go nazywają mikroskopowym. No i może jakby z tego obiektywu to wynika, że jest po prostu na 5-megowej matrycy robiony 3-megowy, tak, bo tak, na przykład obcina deformację obrazu albo kompletnie nieostre, bo wiecie, no makro tak naprawdę się fokusuje na centrum im dalej w skraj kadru, tym to jest tak jak nieostrości obcina. Tak jak w obiektywach ultraszerokokątnych, no, tutaj trzeba takiego, po prostu niwelować zniekształcenia. Coś z tym, takiego z tym, że tu jeszcze może ulec nieostrość, nie? Tutaj Oppo się chwali, że ten aparat daje powiększenie 60 razy. To też, tak bierz się pod uwagę, to jest po prostu ekwiwalent jakby 60-krotnego powiększenia. To nie jest zoom 60 razy, żebyście mylnie tego nie zrozumieli, bo można taki wniosek mieć, czytając po prostu opis nie. 60 razy, nie na stronie. To nie jest zoom 60 razy, po prostu takie, no powiedzmy, 60-krotne powiększenie, natomiast bierzcie pod uwagę, że ono nie do końca jest uzyskiwane wyłącznie optycznie, tak, więc no. Dodam jeszcze, że ten, no, aha, mów, no bo... Mów. Z przodu są, znaczy dodaj, bo jeżeli masz coś do tego makro jeszcze, to dodaj. Do makro nie, do makro kompletnie nic nie mam. Chciałem tylko powiedzieć, że telefon jest oczywiście wodoszczelny i ma bardzo ciekawą stylizację. To przestań. To ja jeszcze powiem o przednim aparacie, bo o przednim aparacie nie zdążyłem, bo mi przerwałeś bezszczelnie normalnie. Z przodu są 32 megapiksele. No, jak zajrzycie do specyfikacji, to zobaczycie, że w zasadzie są w tej chwili wiadomo już wszystkie matryce. Ta matryca do powiększeń makro to jest matryca Galaxy Core. Nie jest to najlepszy producent aparatów fotograficznych, ale jest. Te dwie 50-megapikselowe to są matryce Sony. One są identyczne, to jest IMX766. Za zdjęcia tele z powiększeniem odpowiada matryca Samsunga 3M5, a z przodu jest również aparacik Sony i to jest Exmor IMX615. Tyle, ja już w zasadzie skończyłem. Ja dodam, że ten sam aparat przedni znajdziecie w pozostałych modelach i jeszcze wspomnę, żeby wam trochę zamącić, o modelu Oppo Find X3 bez Pro. To już skończyliśmy o tym. O Pro, tak? No bo oczywiście tam możemy rozwodzić się, że ekran pokazuje miliard kolorów i że aparaty... Pamięci szybkie są UFS 3.1 LPDDR5, no, tak. Co, jakbyśmy mieli ten telefon w ręku i mogli go wam zrecenzować, to wam wszystko o tym powiemy, a tak na sucho, no to i tak go pewnie ciężko będzie u nas dostać albo wcale, więc... Natomiast telefon, którego już na pewno u nas nie kupicie, to będzie ten podstawowy model serii Oppo Find X3, bez żadnych dopisków. On to jest w zasadzie model Pro, tylko ma inny procesor, bo ma Snapdragona 870 i ma 8 giga RAM-u tylko i tylko w jednym wariancie występuje. To jest wersja Find X3 dla fetyszystów zegarowych, bo 870 ma szybszy zegar w tym maksymalnym piku niż 888. Pytanie, czy go wykorzystacie?
Aha, no i dwie pamięci 128 albo 256 i w zasadzie tyle. Cen wam nie podaję, bo to są ceny od czapy w porównaniu z cenami. No bo, a, no dobra, to już wam powiem, już niech będzie, bo przeliczyliśmy tego Find X Pro, Find X3 Pro, już cena w zasadzie z euro, czyli 1149 euro daje jakieś 5200 z groszami na dziś, a ten X3 w Chinach, czyli z tym teoretycznie słabszym, a teoretycznie szybszym procesorem, wychodzą ceny 2600 z groszami i niecałe 2300. Z tym, że podstawka jeszcze, gdyby ktoś był, przepraszam? Niecałe 3000, 2900, tak jak powiedziałem, 2300. Gdyby ktoś rzeczywiście był kolekcjonerem i zbierał urządzenia chińskie, to tutaj ostrzegam, że gdyby chciał używać, to jest jednak troszeczkę gorsza konfiguracja pamięci, bo RAM to tylko 8 GB. I to jest nie ma tej drugiej DDR4X, nie piątka, tak? To też zwróci uwagę, bo o tym chyba zapomniałem wspomnieć jeszcze, że w podstawce jest inna pamięć, tak? Tak, Pro ma piątki, DDR5. No ale jest też ładowanie bezprzewodowe, jest szybkie ładowanie, jest bateria. Tak, no reszta jest taka sama. Procent i pamięci w zasadzie tutaj i nazwa i cena. No i pozostają dwie wersje takie mniej... Jedna w ogóle mniej, bo X3 Lite to jest trochę bieda w porównaniu z całą resztą i Find X3 Neo. No i ta z Lightem nie ma zawiniętego ekraniku. No nie ma, Neo ma ładny zawinięty ekranik. Z tyłu wygląda jak któryś tam Renault. W tej chwili nawet powiem szczerze, że już tych Renault jest już tyle, że ja już przestałem je odróżniać, powiem szczerze. Ja ci powiem ci, jak który wygląda. Ona wygląda jak Renault 5 5G. Aha, o. No widzisz, Jacek ma pamięć fotograficzną jednak, kurczę. No dobra, to może, nie wiem, tego Lighta najpierw przemielimy? No, przemielmy tego Lighta, bo on jest mniej atrakcyjny. Tak. Oparli go na Snapdragonie 765G, czyli jest również obsługa sieci 5G jak najbardziej. Ma AMOLED-a 6,44, bo Oppo co prawda podaje 6,4, ale to jest 6,44 cala. Full HD pracujący oczywiście, z Corning Gorilla Glass 3. Bateria jest podawana tak, jak podaje Oppo, to znaczy bateria jest podawana jako 100 mAh. Słuchaj, ja obejrzałem, wysłuchajcie, obejrzałem wszystkie specyfikacje dokładnie. Oppo upiera się, że to jest pojedyncza bateria 2100. Co prawda oni wszędzie piszą, że to jest ekwiwalent, czy ta tam podwójnej, tak? Czyli powinna wytrzymywać jako dwukrotnie większa, ale oni naprawdę wszędzie przy wszystkich tych modelach, we wszystkich wersjach językowych piszą, że to jest pojedyncza bateria, tyle że o większej mocy, tak? Opowiadaj dalej, a ja poszukam jedną rzecz tylko. O wyświetlaczu wam powiedziałem, nie powiedziałem wam, jakie są konfiguracje pamięci. Jest tylko jedna, żeby to było ułatwione, 128 plus 8 giga RAM-u. Nie znalazłem niestety informacji o obsłudze kart pamięci przy tym wszystkim. Co nie znaczy, że nie ma, po prostu to nie podało na stronach i istnieje podejrzenie, że może kart pamięci nie obsługuje na przykład kursztowy, chociaż byłoby to smutne. Aparaty 64 plus 8 szerokokątny plus dwie dwójki, z przodu jest 32 megapiksele. Tak jak podzespołem. Ładowanie 65 watów. Wracając do akumulatora, akurat no nie tyle w przypadku Lighta, ale na stronie Oppo UK przy akumulatorze mamy wyraźnie napisane dwie szeregowo połączone baterie ekwiwalentne do totalnej pojemności 4500. Taki jest komunikat w specyfikacji na stronie UK dotyczącej Oppo Find X3 Pro. Ja w tej chwili szybciutko się przekliknę na tego Lighta, żeby wam powiedzieć też na ten temat. Czyli jest to prawdopodobnie w każdym z tych modeli, podejrzewam, po prostu dwie baterie połączone razem, żeby się mogły ładować szybciej, czyli ta teoria, którą kiedyś tam ukułem, no zaczyna być potwierdzona. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach. No tak, w przypadku Lighta już o tym nie piszę. Napisali to tylko w przypadku modelu Pro. Jeszcze zerknę na Neo dla pewności. No nie wiem, dlaczego tak. Weź pod uwagę, że to nadal może być błąd w tłumaczeniu wynikający z tego, że ktoś jednak się interesuje, dlaczego ta bateria jest mniejsza.
Wiesz co, no nie wiem, przy jednym jest wyraźnie dopisek, że to są dwie szeregowo połączone baterie, przy Pro. No tak, ale Niemcy już tego na przykład nie piszą. No właśnie, ciekawe. No, ja w tej chwili nie jestem w stanie wejść na brytyjskie Oppo, dlatego że akurat mam kamerę w takim miejscu, że nic nie widzę. Tutaj też, przy Neo też jest tylko podany ekwiwalent pojemności. No więc właśnie, ekwiwalent pojemności nie oznacza dwóch baterii, stąd myślę, że kurczę, jeżeli to u Brytyjczyków występuje... Miałem okazję zapytać przedstawicieli Oppo na miejscu, kurczę, we wtorek. Ja podejrzewam, że przedstawiciele wiedzieliby tyle, co ty. Tutaj trzeba po prostu serwisanta, który wie. To niech przedstawiciele wykonają telefon, gdzie trzeba i się dowiedzą. No. Szturchnij przedstawicieli, żeby spytali serwisantów, bo ja ich strasznie lubię, ja ich po prostu zapytam i poproszę, żeby spróbowali to ustalić. Just like that. No to Adam nie będzie szturkał, tylko będzie po prostu pytał, zobaczymy rzeczywiście, jeżeli może się czegoś w końcu dowiemy. Jeżeli ja odpowiedź dotyczącą któregokolwiek chociaż modelu, to zaraz zresztą obiecuję, wykonam ten telefon dosłownie za chwilę, jak skończymy nagrywać i postaram się już za tydzień Wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że uzyskam do tego czasu jakąśkolwiek odpowiedź. Ja nie będę dzwonił, bo oni mylą moje imię z nazwiskiem, w związku z tym ciężko jest rozmawiać. Dobra. Ale nie umiesz. Natomiast jest tutaj tak, że fajnie by się było przekonać, jak jest w rzeczywistości, że Oppo podaje wymijające informacje w specyfikacjach. Tak, bo właśnie z nim są nieporozumienia, bo czasem ludzie się dziwią, widzą tam 2000 z groszami. Taka mała bateria. Nie jest taka mała, bo ekwiwalentnie ona jest normalna. Tylko pytanie. W jaki sposób? My już mówiliśmy o tym, że pojemność nie jest wyznacznikiem czasu pracy baterii. Globalnie jest, ale nie zawsze. Dobra, ale no, samą optymalizacją by dwukrotnie baterii nie powiększyli, szczególnie, że zawsze ten ekwiwalent to jest dwukrotność tej podawanej, zwróć uwagę. Tak, to prawda. Jak podają 2200, no to jest 4400 ekwiwalent, tak? Więc to się chyba nie bierze znikąd i to chyba nie jest przypadek. Dla mnie to są po prostu dwie baterie, tylko że oni tego nie komunikują, bo nie. Wróćmy jeszcze do tych Find X-ów, bo jeszcze został nam model Neo. To jest taki średniaczek w tej serii. Trochę mniej niż podstawowy Find X3 i Find X3 Pro. No ale cóż, no ma ciągle AMOLEDowy wyświetlacz Full HD 6,5 cala. Znowu mamy odświeżenie 90 Hz. Znowu mamy... Przepraszam, ja cię tylko poprawię, że to jest 6,55, podobnie Oppo nie podaje porządnie wyświetlaczy. Tak jest. Ja widzę, nawet fajnie wczoraj napisałem, bo faktycznie ja też napisałem 6,55, a przeczytałem 6,5, no ale szczerze. W każdym razie to też może wynikać z tego, że jest to różnie liczone, bo mogą liczyć do... narożnika prostego albo z narożnikiem zaokrąglonym i wtedy te... To prawda, ja tylko powiem, że gęstość wyświetlacza jest liczona z 6,55, a nie z 6,5, dlatego żebyśmy mieli spójność danych. Mhm. W środku Snapdragon też ciekawostka przyrodnicza, bo jest Snapdragon 865, czyli eksflagowy procesor. Pamięć DDR4X i UFS 3.1 12 plus 256, też tylko jeden tier pamięci, co ciekawe. Ja mam dwa. Ja patrzę to, co było podane na stronie, wiesz? Możliwe, że ja mam wersję inną jakąś dorzuconą do tego, mam dwa. Nie, może tak być, że, bo wiesz, ja inaczej, ja mojego newsa opierałem na informacjach ze strony brytyjskiej z UK, bo tam po prostu chyba najwcześniej wyskoczyły, wiesz? Mam 128, 256 flesza i 8,12 RAMu, ale też sprawdzę to po prostu. Dobra, jeszcze. No to jest do sprawdzenia, no w każdym razie ten topowy wariant jest 12,256. Bateria taka jak w modelu Pro, ale ładowanie już tylko 18-watowe i trochę inny aparat fotograficzny, bo o ile główna matryca została jak w Pro 50K z optyczną stabilizacją i przysłoną 1.7, o tyle szeroki kąt to już jest 16, 13 jest teleobiektywem i 2 do makro. No i stylizacja taka, też można powiedzieć trochę nudnawa, też taka w stylu Reno, czyli już to widzieliśmy. No. Ja nie mówię, że Reno... Tak, znaczy to nie jest brzydkie nadal. No tak, Boże, prostu... Ja nie mówię, mi się strasznie stylizacja Reno podoba, tylko mi się podobała w momencie, jak była, po raz pierwszy ją zobaczyłem, robiła. Ale jeżeli ja ją widzę już w kolejnym tam piątym, dziesiątym telefonie,
no to już po prostu mi nie robi wow. Dobrze, to jest nadal ładne, ale wow to mi zrobił ten model główny Find X3 Pro i Find X3, bo Find X-a, aha, jeszcze wtrącę, przepraszam, tak trochę nieskładnie, Find X-a, czyli tego z Chin, można kupić jeszcze w kolorze białym, który wygląda po prostu mega. Ten Find X, który jest w Europie, jest czarny i taki szaro-błękitny, nie umiem nazwać tego koloru. Taki nie, no nie chcę brzydko powiedzieć przybrudzony błękit, ale taki stłumiony błękit, o może tak, stłumiony niebieski, nie wiem, nie znam się na kolorach, macie podlinkowany news, macie podlinkowane zdjęcia, sobie zobaczcie. No co, to w zasadzie chyba tyle, co? Dużo tego było. Dużo tych premier, przyszły tydzień oczywiście znowu się zapowiada bujnie, no też tam będzie tam, nie wiem, no, będą wydarzenia, nie mogę wam jeszcze powiedzieć jakie, ale będą. Znaczy na pewno OnePlusy będą, tak? No, żeby OnePlus. Nie, OnePlusy oficjalnie. To chyba... Czekaj, OnePlusy, a nie OnePlusy w kolejnym tygodniu? To już ten tydzień jest? Ojej, Jacek, nie przerabiam. Obawiam się, że to już chyba ten, a nie, 24. 23. To nie, to jeszcze następny, dobra. To następny, dobrze pamiętam. Uff, ale mi ulżyło, bo już się bałem, że znowu wszystko w jednym tygodniu. No to Samsung dobrze. I Fitbit pewnie w końcu muszą wyskoczyć, tak? Bo to tutaj nie ma, no, nie ma mocnych, żeby w końcu nie wyskoczyć. Tak, to jest spora szansa na Samsungi. Jak znam życie, to Oppo też coś pokaże, jak to Oppo. Dzień bez Oppo. Co, znowu? No przecież oni codziennie ostatnio coś pokazują w zasadzie. No, no tak, albo... jak nie pokazali w Polsce Find X3, to może coś innego w Polsce. No więc właśnie, coś tam pewnie będzie. No zobaczymy, mam nadzieję. Ale to wam opowiemy za tydzień, a teraz lecimy dalej działać, bo kurczę, jest co robić, no jak widzicie, dzieje się mnóstwo rzeczy i no, zaczął się taki sezon chyba premierowy. Ja myślę, że jeszcze tak będzie do końca marca i kwiecień znowu będzie takim miesiącem odpoczynku i nudy. Tak. No dawniej było tak, że było. Dawniej było tak, że było MWC, w związku z tym te premiery były. W tym roku MWC się przesunęło. Ja kurczę, no. Nie wiem, będę stawał na czymkolwiek, żeby tam pojechać, bo jest w tej chwili planowane na przełom czerwca i lipca. Strasznie chciałbym tam pojechać, chociaż pomimo tego, że się kilka firm wycofało, no to się wycofały te, które, nie chcę być brutalny, które i tak wiele do pokazania chyba nie miały i nie budzą już takiego zainteresowania, jakie budziły niegdyś. Mówię oczywiście o firmach produkujących smartfony, nie o wszystkich, bo tam się kilka innych ważnych firm wycofało oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o smartfony, no to wycofanie się tych firm, które się wycofały, wiele nie zmieni w chęci pojechania na te targi, bo nadal myślę, że kilku producentów miałoby tam coś pokazać. Szczególnie, że na przykład właśnie dzisiaj wrócę do tego, co mówiłem na początku, pojawiła się plotka rozsiewana przez takiego Chińczyka stację cyfrowych plotek, że już w drugim kwartale powinniśmy zobaczyć gotowy do sprzedaży telefon Oppo z rozwijanym wyświetlaczem, rozsuwaną obudową. I to się idealnie wkleja w MWC przełom czerwca-lipca, tak? To już jest akurat koniec, początka. Obawiam się, że wszystkie twoje plany, Adaś, mogą wziąć w łeb. No, już pomijając kwestię obostrzeń związanych z zarazą, to jeszcze do tego możesz nie zdążyć po prostu się szczepić, a okaże się, że paszport szczepionkowy jest niezbędny po prostu, żeby wyjechać. No jak na razie jest mowa o negatywnym wyniku testu wykonanego tam nie później niż 3 dni od rozpoczęcia imprezy, więc i możliwość wykonania testu kolejnego na miejscu, więc ja tu na razie póki co nie widzę problemu. No ale sam wiesz, że to się zmienia. Wiem, w każdym europejskim kraju po prostu... Jacek, okej, ale ja cały czas mam nadzieję, że się uda i po prostu stwierdzam, że chciałbym. A to, czy będę mógł, to już jest inna para kaloszy. Natomiast jakby ktoś chciał mnie zaszczepić poza kolejnością, to bardzo proszę, ja chętnie. Kontakt w opisie filmu. Możemy popromować. Dobra. Kończymy. Życzymy wam miłego weekendu, żeby fajnie było. Życzymy wam, żebyście spotkali się z nami za tydzień i sobie też tego życzymy jak najbardziej. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście i nas oglądacie ciągle. Wiosna, żeby w końcu przyszła dla nas wszystkich też. A wiesz co, a u mnie już jest słońce, także jeszcze z godziny u ciebie też będzie. Bo ty dalej... Nie, trochę słońca u mnie też już jest, co prawda ołowiane chmury, ale słońce prześwieca. Jak to swego czasu mówił mój kolega, przeciro się. Przeciro się.
No, oby się tak przetarło i obyśmy mieli słoneczny, piękny weekend, czego i sobie, i Wam życzymy. No i dużo zdrówka. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.